Witam na live z fanowskiej kampanii do pierwszego Dooma, a gramy w nią dzisiaj, dlatego że dzisiaj mija równo rok od pierwszego live'a z maratonu Dooma, więc uznałem, że w ten sposób uczcimy to. Kampania składa się z poziomów, które nie znalazły się w wersji na PC, czyli są tutaj zremasterowane poziomy z alfy Dooma, są poziomy z konsoli Atari Jaguar, no i są poziomy z PlayStation 1. W sumie 9 poziomów. Nie wiem, ile mi zajmie przejście. Planowałem przejść całość dzisiaj, ale Doom bywa pokrętny, więc możliwe, że jutro będziemy kontynuować. Zobaczymy. Pierwszy poziom sobie dla testu przeszedłem, więc... No nie, może nie będę wiedział, o co chodzi, by nie przesadzajmy, prawda? No ale wiem, że ten pierwszy poziom jest raczej krótki. Moment, czy muzyka z gry nie jest przypadkiem trochę za głośna? Nie, chyba nie jest za głośno. Dajcie jeszcze znać, czy muzyka mnie nie zagłusza. Pozbieramy trochę amunicji. Rysia, naprawdę? Ty się pojawiłaś, kiedy zaczynałem live'ować Dooma? No i tutaj jest trzecia karta, ale nie muszę jej chyba podnosić, bo tutaj już jest koniec. Dwie minuty, całkiem szybko, czyli jeszcze 8 poziomów. A, może zapiszę. Cześć, Szymon! Ojej, ciebie to się w ogóle nie spodziewałem. Czterdziestu trzech przeciwników. To w sumie całkiem mało. Ciekawe, czy tutaj też ten balans poziomów jest jakoś zachowany. Że kolejne poziomy będą trudniejsze, a nie łatwiejsze. Bo skoro to jest taki zlepek misji z innych platform... Coś zrobiłem, ale nie wiem co. O! Tak myślałem, że będzie pułapka. To jest w sumie bardzo typowe dla Dooma, żeby takie rzeczy robić. No dobra, jest jedna karta. W tym przypadku czaszka. Jak wam mijają wakacje?
No, ale nowszego to znaczy którego, bo... Bo nowszy Doom to może być Doom 3, albo Doom z 2016 roku. Dobra, tam jest kolejna karta. Więc może... Uda się jakoś tam dostać. Tutaj? No i fajnie. Wracajmy. Ale fajnie wrócić do tego Dooma. Nie mówię, że od razu będzie drugi maraton z Dooma, ale myślę, że od czasu do czasu możemy sobie zagrać w jakąś fanowską kampanię. A, jak były mordercze drabiny, to graliśmy w Dooma trzeciego. No, czyli tak mniej więcej w połowie maratonu przyszłaś. Maraton z Dooma, znaczy pierwszy live z Dooma, to też był jednocześnie pierwszy oficjalny live, pierwszy live, który wrzuciłem na kanał z live'ami. Bo live'y robię znacznie dłużej. Live'y to jeszcze robiłem na innej platformie. W 2012, 13 na pewno, ale w 2012 chyba też. Okej, okay, no i tam jest już chyba koniec, ale i tak. No, halo, zapisz. Świetnie. Drugi poziom ukończony. Szymon, a ty co tak cicho siedzisz? A, dobra. Odezwałeś się, kiedy się upomniałem. Szymon, wydaje mi się, że to dlatego... że to jest modyfikacja do tego pierwszego Dooma i po prostu brakuje jakiejś tekstury, chociaż nie powinno, no bo podobno to jest zremasterowane przez tego autora tej fanowskiej kompilacji. Live, no, do końca. Około do wpół do 11, jak zawsze, czyli 2,5 godziny. No ale jeżeli na przykład będę już w ostatnim poziomie... no to nie, Szymon. U mnie tak było za każdym razem, kiedy to uruchamiałem. No i z tego co pamiętam, na czyimś filmie ten błąd się również pojawiał. Hej, Shad! Okej, chwilowa nieśmiertelność. Mam nadzieję, że w dobrym momencie ją zabrałem. Chad, jesteś bardzo niemiły. Nie wiem, na jakiej podstawie tak sądzisz. Przecież
Ja przeszedłem wszystkie Doomy, to ja już powinienem być weteranem. Znaczy, pomijam to, że gram na poziomie łatwym. Ale i tak przeszedłem wszystkie. Ojej, tam są ci... ci niemilcy. Dobra, to zapiszmy. No jakieś byle jakie nazwy wymyślam, byle by były. Okej, robię coś nie tak. No umrzyjcie. I co, tam nie przejdę, ha? No dobrze. Przydałaby się jakaś apteczka. Okej, no i tutaj jest wyjście, ale... O, fuck. A, zapiszę zdecydowanie. Z jednym punktem zdrowia. Jeszcze jeden. No umrzyj. Dziękuję. Nie wiem, kogo się tam spodziewać, a tam raczej nie mam szans doskoczyć nawet ze sprintem, dobra. Nie ma szans. Okej, jest armor. To mi pasuje. No i no trochę zdrowia, ale malutko. No dobra, no i jak się tam niby dostać? Tam jest karta niebieska. Ojej, całkiem sporo tutaj przeciwników. Tutaj będzie do użycia ta karta. O, fakt, coś zrobiłem. Coś uruchomiło. O! Sekret. Bardzo fajnie. To mi się podoba. Okej, tutaj w ogóle nie byłem, więc może tutaj się coś znajdzie. Ale się wpakowałem. Teraz chyba nie wyjdę, co? Aj! A, chyba tak, wczytało mi mój zapis. Dobra. W takim razie od razu się zawrócę, bo tam nie mam po co iść póki co. Oczywiście zbiorę życie. Dobra, czyli nie mogę tam wlecieć. Chyba, że mogę. Bo jest tam może jakieś wyjście, o którym pojęcia nie mam. A, no i teraz się dopiero podniosło. No wiem, Szymon, wiem, ale... Na szczęście już uzupełniłem zdrowie. No i tutaj chyba nic więcej oprócz tej piły nie było.
Okej, tutaj się wracam. Tutaj mnie nie wpuszczą. Tutaj byłem. Tia. Dobra, może zapiszę rzeczywiście. Gdzie tam śmie jeszcze latać jakiś... O, już nie. Fajnie. No i co, nie przepuścicie mnie tutaj? No szkoda. Trzeba znaleźć wejście z innej strony. O! Potrzebuję czerwonej karty. Czerwonej to ja chyba nawet nie widziałem. Tam jest niebieska. A czerwona? Musi być jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byłem. Tu się nie da. No i tutaj jest początek poziomu, czyli naprawdę nic. Dobrze, to zacznijmy od początku. Tutaj sobie idę. No i tutaj wchodzę. I sobie tutaj... Okej, czy ja tutaj byłem? No i tutaj jest ta karta. O, pięknie. Chyba zmierzam w dobrą stronę. Nie wiem ilu ich tam będzie, ale nie jest źle. Okej, no i jest karta. Ojej, ojej, ale się wpakowałem, ale się wpakowałeś. Da, o kurde! Jak ja go nienawidziłem. Najgorszy przeciwnik. O, fuck. Dobra, zacznijmy jeszcze raz. Powoli, pojedynczo każdy przeciwnik. Za blisko. No co ja sobie wyobrażam? Czemu ja tak blisko tam stałem? I jeszcze wchodziłem na jego pociski. Dobra, no, chodź. Pięknie. Dobrze jest. Okej, tutaj uważać. Nie Zeti. Nie grałem za bardzo w Half-Life'a i chciałbym go sobie normalnie przejść. Oryginał, bez żadnych modów i tak dalej. Po prostu zwykły stary Half-Life. Okej, karta czerwona. Dobra, no to idziemy do tego złego.
A kuku. Będzie problem. On ma te samo naprowadzające. O! O to chodzi. Co sądzicie o SNES Mini? Okej, sekret, który nie jest sekretem. Mi się bardzo podoba dobór gier w SNESie Mini. Tak bardzo, że byłbym w stanie kupić to, no bo hej, tam jest 20 parę gier, chyba niecałe 30. Za około 300 zł. Plus do tego masz konsolę, na której to wszystko jest już wbudowane. Więc jak dla mnie to naprawdę w porządku okazja. No i o wiele lepsze od NESa Mini. No i dlaczego? Dlaczego nostalgię? Skoro stworzyli te gry, to czemu mają ich nie sprzedawać? A, przepraszam, 21. Nie wiem dlaczego, dlaczego myślałem, że 29. 21, tak. Ciekawi mnie ten Star Fox 2, który nigdy wcześniej nie był wydany. No i jeszcze tam są takie fajne gry jak Earthbound. Chciałbym mieć Earthbound. Wiem, mogę sobie kupić na Wii U, na wirtualnej konsoli. Ale bardziej mi się opłaca, kalkuluję, biorąc pod uwagę ilość gier, a jakbym miał kupić każdą osobno na Wii U. O fuck, co ja zrobiłem? O nie. Ile? Nie za dużo. No i po mnie. Gdzie był ostatni zapis? Co to za miejsce w ogóle? Aha, nie tak daleko. Nie ma tragedii. Albo Mario RPG. To też mnie ciekawi. Bo rozumiem, że Mario RPG to będzie w tym stylu jak Mario All Stars na na Game Boya Advance'a. No skąd tyś się wziął tu? Idź. Nie chcemy cię tu. Jakoś to mnie by aż tak nie zachwyciło. Ale to może dlatego, że ja po prostu Game Boya mam, więc nie zależałoby mi na Game Boyu z wbudowanymi grami. Oh fuck. Thank you.
Już, spokój. No, dziękuję. Czemu nagle się pojawili? Nie było ich wcześniej. To mi się akurat nie podoba, że się pojawiają w miejscach, gdzie wcześniej ich nie było. Jakby na nowo. Ale niewielu ich zostało. Za to silnych. No. No, czy ja wiem, czy 300 zł to dużo? ¥21 podzielić na 300. Dobra, jakoś sobie zacznę normalnie nazywać te save'y. Aż to policzę. Aż to policzę, bo mnie to ciekawi. Znaczy 300 na 21. No to wychodzi 14 zł za grę. No to w e-shopie na Wii U kosztuje znacznie więcej. Jedna gra. Bo Airbound na przykład kosztuje z tego co wiem $7 albo 7 funtów. Rysia, idziesz już. Dobra, no i co ja mam tutaj zrobić? Bo rozumiem, że spadnę. No pewnie, że spadnę. Czy ja wiem? Nowe gry też potrafią być krótkie. No a poza tym Airbound i Mario RPG, no długością na pewno nadrobią to wszystko. Dobra, skoro tam nie dało się przejść, tutaj się nie dało przejść. No, to może... Nie, no tutaj byłem. Szkoda. O nie, o nie, o nie, coś ty za jeden. Oj, nie wiem, już pamiętam, on strzela czaszkami. Nie pozwolę mu na to. No i co, koniec poziomu? Co mnie tutaj jeszcze zaskoczy? Oczywiście, oczywiście. Jeju, nic tu nie widzę. Ej, ja myślałem, że tu będzie już koniec. No, świetnie, Damian, świetnie. Na. No i teraz... Jezu, no teraz nagle zdążył. Teraz nagle zdążył wystrzelić, a wcześniej tak fajnie mi poszło. Nie mam czegoś lepszego. O, dobra. Zobaczymy. Hura. Udało się. Zeti, prawdę mówiąc, ja w gry ze SNES-a tak naprawdę prawie wcale nie grałem. Grałem jedynie na Game Boyu Advance w Yoshi Island, bo wyszedł jako Super Mario Advance 3. No i w Super Mario World. Dobra, wchodzimy. No i fajnie, udało się.
Idziemy do poziomu czwartego. No i nie jest źle, gramy około pół godziny. No i mamy za sobą trzy poziomy. To dobra długość. Może na początku... Okej, rozumiem, że tutaj spadnę, jak przejdę. No tak. O nie, ten poziom wydaje się być skomplikowany i duży. Już mi się to nie podoba. No i coś, nie ma tutaj przeciwników. Gdzie oni są? Po tym mogę chodzić? Nie mogę. Okej. Co tutaj tak cicho? Ale ciekawe, czy będą tak wydawać kolejne konsole. Czy w przyszłym roku, nie wiem, będzie... Nintendo 64 Mini? Okej, tam są jakieś straszne portale. Ale chyba będzie trzeba tam pójść. Hop. Nie było tak źle. A, czyli jest Donkey Kong Country na Pegasusa, ale jako nielicencjonowane. Ej, trochę straszny ten poziom, jeszcze ta muzyka z pewnością dodaje klimatu. Nie wiem, czego się tutaj spodziewać. No jest świetnie, miałem 99% zdrowia i podniosłem dużą apteczkę. Wielka strata. Na razie, Szymon. No i o co chodzi? Tutaj chyba nic nie ma. No. Chyba trzeba się wrócić. Tylko cóż ja tutaj mogę robić? Tu mogę spaść. No ale to spadam w to miejsce, gdzie byłem. To trochę bez sensu. Trzeba w ogóle stąd wyjść z tego labiryntu. To bez sensu. Ale się powtarzam. No dobra, tylko teraz pytanie, gdzie było wyjście? O, pięknie. Co to dało? Co się stało? Super, są schody. Tu jest, rozumiem, przepaść. Nawet nie będę próbował tam iść. No i okej, no i tutaj jest potrzebna niebieska karta. Strasznie skomplikowany poziom. No ale, hej, taką grę sobie wybrałem.
Czyli co, Zeti, jesteś tutaj sam, czy może... O, halo, gdzie był przeciwnik? Czy może... Sokół jeszcze jest? Tutaj chyba powinienem przeskoczyć. Super. Pani Ciasto, to pisz. Pisz, to się będziesz liczyć. Kiedy pytam, kto jest, pytam oczywiście o osoby aktywne. No i tam jest jakiś przycisk. Dostanę się jakoś do niego. I co ja mam zrobić? Mogę to zrobić jakimś, nie wiem, oszustwem? Mogę. Mogę, tylko czy to jest permanentne, ten przycisk? Czy on się nie wyłączy za jakiś czas? Chyba nie, chyba będzie działał wiecznie. Tylko gdybym wiedział, co mi się tutaj otworzyło. Tutaj nie. No i tutaj znowu się zawracam. To źle. Ale rany, to było dopiero rok temu. Mi się wydawało, jakby ten maraton z Duma, on był... No, czemu on się tam zacina? Jakby on był przynajmniej 2 lata. A to rok temu. Okej, to jest nowe miejsce. Chyba. Nie, no tam byłem. Okej, tutaj... Tutaj też... O nie, 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 nie byłem. Skoro są przeciwnicy, to jest to coś nowego. Ale dopiero 3 przeciwników? Tutaj prawie nikogo nie ma. Ja się zastanawiam, kiedy się oni pojawią. Skoro ja już tyle planszy... odkryłem, to oni muszą być skumulowani jakby w jakiejś jednej lokacji. Dobra. Chodźmy dalej. Tutaj też coś nowego. Tutaj... Zobaczę, czy tam mogę przejść. Nie mogę. No dobra. Odkrywam cały czas jakiś nowy teren. Ale strasznie tu pusto. Oj nie, teraz to ja wróciłem na początek, tak? To niedobrze. O, tutaj też nie byłem. No, nie byłem. Ciekawe, czy tutaj miałem móc wejść. No bo tak jakoś mam wrażenie, że bokiem przeszedłem. Uwaga. Myślałem, że się coś stanie. Coś niedobrego.
I co, wyjście? Znaczy, no oczywiście, że nie, nie wyjście, bo tutaj jest jakiś podstęp. Nie mogę strzelić niestety. No właśnie, no niby jest wyjście, ale nie jest otwarte. Tak zawsze było w Doomie. A cóż to? Dobra, wejdę w to. O! O, fuck. No i myślę, że teraz dopiero ci przeciwnicy się tutaj pojawią. Tak. Przecież jak ich tutaj słychać? No, czyli po prostu gra usypiała moją czujność. Zgaduję, że teraz wyjście już będzie otwarte. Hej, strateg. Teraz wyjście pewnie będzie otwarte, ale dotarcie do niego może sprawiać dużo kłopotu. O, w ogóle jednak jeszcze nie działa. No to fajnie, jeszcze lepiej. A co się stało z twoim live'em? Opowiadaj. Te dźwięki mnie bardzo niepokoją. A w co takiego grałeś? O, tutaj jeszcze nie byłem. Nie, no byłem. Byłem? No niby byłem, ale skąd te rakiety w takim razie? A, Blitzkrieg 3, no tak. Widziałem, ogłaszałeś na Cross the Streams. Znaczy na... no, na Discordzie. I co, nie mogę wejść po schodach? No gro! O, dziękuję. Ale aż taka zła ta gra? Bo ja kojarzę, że Blitzkriegi zawsze były grami w porządku. Ilu ich tutaj? Za dużo. A
A, czyli to nie sama gra była słaba, tylko... Tylko optymalizacja leży. O, no to rzeczywiście. Ojej, naprawdę nie ma menu. No to rzeczywiście. Nadal nie mam karty. Okej, jest czerwona karta, ale coś mi się wydaje, że... Bra... Zmywajmy się stąd. Dobra, kolejny zapis. No ilu ich tutaj jest? Tych niewidzialnych. Chyba już, ale nie mam stroju, który by mnie tutaj... No świetnie. Chronił. Chciałem wiedzieć, co tam jest. Okej. O fuck, fuck, fuck. To nie był dobry wybór. To może cała ta gra to samouczek. Dobra. Gdzie jest czerwone wejście? W ogóle tego nie znalazłem jeszcze na mapie czerwonego przejścia. Ciekawe, co mam tutaj zrobić. O! To! Oj, oj, oj! Tak już się nie miało dziać. Ojej! Ojej!
Powoli, powoli. Dobra. Żyjesz, więc jest dobrze. Teraz zapiszesz i nadal będzie dobrze. Skąd wy? Ech, te pierwsze poziomy były takie fajne, a tutaj nagle znowu kombinują, żeby było tylko jak najbardziej to pogmatwane. Bo największym przeciwnikiem w tej grze jest budowa poziomów. Ej, ta gra nie jest w jakimś Early Access przypadkiem. HP. To słabo. Cóż. To jakoś bez większego echa ta premiera była. No świetnie, pewnie. Nie mam pistoletu zwykłego. Naprawdę nie mam zwykłego pistoletu? No mam! Mam! Jak biednie z tym pistoletem, ja nie mogę! No to trzeba poszukać amunicji. Tyle. Co on tam robi? Aj. Czy 20 strzałów w ogóle wystarczy? Czy jest sens iść tam? Co mi się... Dwie takie kule. Tam widzę groźnie. Bardzo groźnie. Okej, hura. Muszę tam na chama jakoś przejść. Chyba, że jakoś go pokonam. Dobra. No co to miało? Jeszcze raz. Który zapis był ostatni? Dobra, muszę je... lepiej nazywać, bo się pogubię.
i nie będę wiedział, co jest co. O! No to rzeczywiście dobrze. Zeti, czy mógłbyś w jakiś sposób może sprawdzić film z tej gry? No fuck, miałeś umrzeć przede mną, żeby mi po prostu pomóc dotrzeć gdzieś. Mam czerwoną kartę i nawet na mapie tego miejsca nie ma. To jest problem. Poziom nazywa się, tak jak widzisz na dole, Carol Sand Station. Tutaj te dwie kule. Nie no, trzeba je rozwalić. Okej, będzie trochę spokoju, mam nadzieję. Co ja zrobiłem? Ja wczytałem grę, ja chciałem zapisać. Ej, teraz nie wiem, który jest ostatni. Aj. Nie. Wczytaj. Kurde, wczytaj. Ale głupoty zrobiłem. To jeszcze przed zabiciem tego... A, przecież ja z nim nie miałem walczyć, ja miałem... uciec. Gdzie ja w ogóle jestem? Ja tutaj nie chciałem być. Teraz to się w ogóle zgubiłem. O, 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 pięknie. O to chodzi. No strzelam w tę czaszkę, umrzyj. Teraz zapis. I nazwę to Damian 10. To będę wiedział, że najnowsze. No i czerwona karta, no gdzie ja mogę jej użyć? Znowu jakiś labirynt cholerny. Halo, Zeti. Znowu bez nabojów. Ostatnie 26 pocisków. O to chodzi. Pięknie, pięknie. I jeszcze apteczka, to w ogóle super. A gdzie tam coś strzela?
No pięknie, no. No i znowu bez nabojów. Dobra, no to... To... Nie wiem, przeszarżuję... O! Tak się gra! A ty skąd żeś się wziął? Gramy już w ten poziom pół godziny. Chyba rzeczywiście na dwa live'y będzie trzeba to zrobić. Albo jeszcze dłużej. Bo to już ten moment, kiedy poziomy nie są proste, tylko są bardzo pogmatwane i w ogóle nie wiadomo dokąd iść, gdzie co zebrać, gdzie co otworzyć. Nadal zamknięte. Ja nie wiem, czy tam w ogóle ma być kiedykolwiek otwarte w takim razie. Gdzieś, gdzie jeszcze nie byłem. Takiego miejsca szukam. Myślałem, że to będzie jakiś fajny, luźny zestaw poziomów. No ale nie, to jest przecież Doom. Czego ja się spodziewałem? Jest! Jest czerwone przejście! Hurra! Ale to strasznie motywuje, jak się znajdzie odpowiednią drogę. O nie, tam jest... niemiły. Fuck! Jeszcze bardziej niemiły. Fuck! Chodź się tutaj.
Nie za dużo wa... No kurde, się wysadziłem! Czemu on zmienia tę broń samemu? Jest niepoważny. Chodźmy, o nie, tutaj jest żółta karta potrzebna. To jeszcze lepiej. Dobra, trzeba się przede wszystkim... No pewnie, pewnie, pewnie. Więcej was! Powoli. Najpierw ty, chodź. Hura, hura. Pokonany. No nie, coś ty za broń wybrał, no przecież... Co za głupota. Nie grywam w nowe RTS-y, więc nie powiem. Czy to jest boss? To nie był zwykły przeciwnik. Ja w ogóle za RTS-ami nie przepadam, więc znam tylko te... Te stare. Dobra, jakieś krwawe schody. Schody. No... Gro, nie... Nie rób mi takich... Sobie idę spokojnie, a tu BUM! O fuck! Fuck, fuck, fuck! Już po mnie. Już po mnie. Już po mnie. Już po mnie. Tam jest kolejna karta. Cieszę się. Ale z drugiej strony... Dobra. To biorę i idę. No, wracaj. Dobra. Dobra. Masz niebieską kartę. Hurra. To dobrze. Karta niebieska. Jeżeli miałbym mówić o ulubionych RTS-ach, to cała seria Command & Conquer, z całą pewnością. Tutaj nadal nie ma... przejścia. Dobra, teraz trzeba się udać do niebieskiego... wyjścia. Mam wrażenie, że to nie tędy. Jestem tu. Okej, to nie jest moja droga. Którą chcę podążać. Okej, trochę oczyszczone, ale tak poza tym to nie mam tutaj czego szukać. Teraz mimo, że wiem, dokąd mam iść, to pewnie kupę czasu zajmie mi dotarcie tam. Bo nie będę wiedział... jak. Nie wiem, czy idę w dobrym kierunku. Może.
Kto wie? Niebieskie przejście. To gdzieś... Gdzieś tu? O, jest. Mega satysfakcja. Dobra, może... Może nazwę to tak, żebym wiedział, gdzie jestem. Okej, nie ma żadnego zła, ale pewnie jak dojadę, to się pojawi. Co mnie tu zabija? Ej, ej, gro, gro! Gro. No i gro, co proponujesz? Aha, pójść tędy. Dobra, trochę się cykam. Pod to wejść? Okej, nic się nie dzieje. No i fajnie, teraz tylko trzeba... Tylko, tak w cudzysłowie, tylko. Tylko trzeba wrócić tam, gdzie... Gdzie do użycia ta karta była. No i znowu mam to miejsce na mapie. Ale dotarcie tam... To będzie problem. Czemu tutaj nie ma jakiejś, nie wiem, szybkiej podróży? Co, powiecie, że to nie ta gra? Co z tego? Zeti, w takim razie... Skoro... Znaczy, już i tak dawno jesteśmy dalej, ale to w takim razie szukanie nie ma sensu. Okej, okay, może... To gdzieś... No nie, nie... Nie wiem... Trzeba tutaj jakoś wejść. Tutaj się jakoś przedostać. Ile ja się namęczyłem, jak robiłem maraton z Duma. To była masakra. A potem taka satysfakcja, kiedy wreszcie go przeszedłem. Znaczy konkretnie... O, to co? Tu jeszcze coś żyje. Gdy przeszedłem te wszystkie stare, klasyczne Dumy, bo potem było już z górki tak naprawdę. Moment, tutaj? Nie, powinienem iść... Tutaj też nie. A tutaj przejścia nie ma. Okej. Okay. Pogubiłem się znowu. No nie, nie, tutaj się będę cofał. A ja nie mam się cofać, tylko mam iść tutaj, może, nie, tutaj też nie. Nie przejdę na drugą stronę, w ogóle w tym miejscu. Nie, nie cofaj się, nie, 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 nie. A tutaj... No, to jakiś koszmar. Aż tak sobie myślę, czy... Nie powinienem grać... Czy nie powinienem sobie pozwalać czasami przenikać przez ściany? Bo... No niby z jednej strony zaoszczędziłbym mnóstwo czasu. Nie no, dobrze idę czy źle? Tutaj nie ma naprawdę... przejścia?
Jak się tam na drugą stronę dostać? No bo wszystkie dumy uczciwie przeszedłem. Więc czemu nagle miałbym używać przechodzenia przez ściany? Nie ma innej drogi. Dobra. Chyba nic z tego. Tylko żebym się znowu nie zgubił, a pewnie zaraz się tak stanie. No, i już nie wiem, gdzie jestem, co robiłem, no czyli... Którędy przyszedłem? Jeszcze... O! Mogę przybliżyć... Naprawdę teraz się o tym dowiaduję. Bo chciałem mówić, że ta mapa jest taka mała... A moment, moment. Tutaj nie ma przejścia. Nie. Stratek, ta? Tutaj nawet poradnik nic nie da. Bo ja wiem, dokąd mam się dostać, tylko nie wiem jak. Gdzie to mnie teleportowało? Nic z tego nie wyszło. I wyszedłem znowu na zewnątrz. Aj. To wczytaj. I może tu jednak nie wchodź. Próbuję ogarnąć, jak ja się tam dostałem. Nie wiem, zaryzykować i... Nie, zły pomysł. No to jak do cholery? No jak? Gro, proszę cię. Tam jest jakieś żółte przejście. No, czemu ja tu znowu chcę wejść? To mi nic nie pomoże. Nie, no ja tam nie mogę wejść. Bo to nie ta droga. Tragedia. Dobra, tego to załatwię, bo on mi tutaj przeszkadza. No, umrzyj!
Co? Dawaj inną broń. Może tam chcę iść? Nie chcę. No i jestem na początku. Pięknie. Pięknie, o to chodziło. Tam przeciwnik? W takim miejscu? Może tędy da się jakoś tam dostać? Jezu, masakra. Może jednak ktoś jest w stanie pomóc coś? Się zaraz wkurzę. Bo to nie tak miało być. No i co? Jestem tutaj i... No, Zety, jeśli byś mógł... No i co? Teraz wróciłem znowu na początek, no. Tutaj spadnę. Nie? A chwila, to tutaj mnie coś zabija. Znowu się coś nie wczytało. Jakaś tekstura tam. Dobra, patrzę na mapę i próbuję się dostać. Jezu, nie tam. Tam chyba nie chcę iść, bo tam nic nie ma. Może tu? Może. No i znowu jestem przy tym. I nie da się tutaj przejść na drugą stronę. No tutaj jest początek poziomu. O. Nie, to też nic z tego. Chociaż. Skąd on się tam wziął? Zło. W ogóle w niego nie trafiam. Pięknie, no świetnie. Jeszcze tyle nabojów straconych. No nie trafiło go. No kurde. Tam chcę się dostać, no. Tylko tam. Jest! Boże! Dotarłem! Jest! Mamy to! Tyle czasu to zajęło. Gramy już 1,5 godziny i mamy tylko 4 poziomy za sobą. To jeszcze 5 poziomów. 5 poziomów. Tutaj jest mało przeciwników,
Nie wiem, czy to jest równoznaczne z tym, że poziom będzie prosty. Okej, ale tutaj budowa poziomu naprawdę się wydaje jakaś taka łagodniejsza. A, tu jest karta, no to hop. Jeszcze raz. No to hop. Czy ja w ogóle tam mogę doskoczyć? Czy jest to możliwe? A może stąd? Stąd mi się to wydaje jeszcze bardziej nieprawdopodobne. No ale popróbuję. Jeszcze parę prób i może się uda. A wystarczyło otworzyć drzwi. Co? Ej, nie zapisałem. Wściekłość. Zety, ale to ty nie masz live'a w tle odpalonego? Nie słyszysz jak... Nie słyszysz mnie, kiedy sprawdzasz? Jesteś na telefonie? Kurde... Te zapisy... One są alfabetycznie... Tutaj układane... I mi się to nie podoba. Bo nie mogę na przykład... Na Z... nazywać poziom zapisu, bo będę musiał scrollować na sam dół, a to bez sensu. Więc najlepiej cyfrę 1 wpisać albo 0, jeszcze lepiej. No i co? Hop. Jaki sekret? Ja nie chciałem sekretu. Ja chciałem przejść dalej. Nie o to chodziło. O, ja mogę zaznaczać miejsca na minimapie. Wow, okej. Okay. Tego nie wiedziałem, przypadkiem klawiszologię ustawiłem. Nie wiem, czy z tej strony przechodziłem. Tutaj był ten sekret. Okej, tutaj... No tutaj co? Nie wiem, dostanę się do... No nie dostanę się, to co to w ogóle za miejsce? No i nie wiem, który zapis mam. Ten. Hmm.
Co się robi źle? Zapiszę sobie jeszcze raz. Zeti, za to możesz kolejny poziom sprawdzać. I jak zdobywać rzeczy. To tak nie zadziała. Myślałem, że uda mi się to oszukać może w ten sposób. Ale nic z tego. Za późno. Źle, nie, na pewno nie o to chodzi. Tutaj czerwona. A, tutaj był ten sekret. To nie. A tu co było? Nie zrobię tego. No próbuję to zrobić na chama, a nie o to chodzi. Nie mam tego robić na chama. Tu jest niebieska karta tak w ogóle do użycia. Nie, nie, tak to nie zadziała. Tylko tracę czas, kiedy tak robię. Tam chodzi o coś innego. Moment. Aj, nie tu. Z tej strony próbowałem. Nie wiem, czy z tej strony próbowałem. O! O, Zety, zgaduję, że to, co właśnie odkryłem, tak? Rocket Jumpa? No ja mogę spróbować, ale mam wrażenie, że to mnie zabije. Aha, zabije. Zetia jakiś, no wiesz, uczciwy sposób. Ojej, ojej.
Nie no, Zeti, poszukaj mi normalnego sposobu. No, jasne, łatwy poziom, A może po prostu mam zejść na dół? No nie no, tutaj nic nie ma. No, tam nic nie ma oprócz tego teleportu. No to po coś tu musi być. Nie wierzę, że to jest tutaj tak bez powodu. Nie tak się robi rocket jumpy. Nie tak, nie tak. Oszaleję zaraz. Gro, w czym problem? Czemu mi nie pozwalasz? Ja chcę tylko grać. Ech, jak przejdziemy ten dodatek, to chyba jednak nie będziemy już nigdy grali w kolejne. Chyba, że raz na rok. Raz na rok to ja mogę sobie zrobić kolejną rocznicę maratonu z Dooma. I tak co roku, aż już nie będę miał tych kampanii, jak już wszystkie przejdę, które mam na dysku. A mam ich w sumie niedużo. O, albo nie, przepraszam. Mam zestaw ponad chyba 1000 poziom... Nie, cicho, to złe. Niebieska karta, proszę mi ją dać. Rocket jumpy to nie jest to, co tutaj trzeba zrobić, Zeti. Na pewno nie. A może najpierw trzeba czerwoną znaleźć? A potem dopiero tam. Tylko skąd ja wytrzasnę czerwoną kartę? A tam jest przejście czerwone. No to nie. Zeti, szukasz jakiegoś normalnego sposobu? Nie no, naprawdę? No, chwila. Dobra, czy to jest tego warte? Nie jest. Tam nic nie ma. Bo zapomniałem w sumie o mapie. No ale... Tutaj też nic nie ma. Tam jest potrzebna niebieska karta. Sigh.
Może coś jeszcze się dzieje, kiedy to wciskam? Nie wiem o tym. O co tu chodzi? Wiesz co? Też poszukam, bo przecież nie mogę w jednym miejscu tyle stać. Patrzę na filmik. No i zobaczymy, co on zrobi. No i już dotarł gdzieś dalej? Nie dotarł. On sam chyba nie wie, co zrobić. No, po prostu wskoczył. Po prostu wskoczył. Nie ma tam żadnej filozofii. Po prostu zrobił jakieś wu-wu i był na miejscu. Że jak? Wow! 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 Jak ja to zrobiłem? Ciekawe, które to są te... O, fuck. Które to są te poziomy z Alfy, a które z PlayStation 1? A które z Jaguara? O nie, nienawidzę cię. Wynocha. No... No kurwa! Przepraszam. W ogóle, ale ten design przeciwnika, żeby był po prostu niewidzialny, to jest dla mnie taka głupota. Po co to komu?
Mam jakiś... No niech będzie. Dobra. Tam jeszcze najwyraźniej przejść nie mogę. No, taki strzał nie pokonał tego. Jak to? Dobra, zapiszę, bo zaraz się wysadzę. No i potrzebuję żółtej karty. Aha. Już lecę. Tam jest przycisk. O, fuck. Skąd ja miałem to wiedzieć? Fuck! Jezu, jak się wystraszyłem! Głupi jestem, Damian, co ty robisz? No i spokój, nie było tak źle. Co? Tylko... Po co ja tutaj w ogóle byłem? Przecież tutaj nie ma... Nic. Dobra, zapisujemy. No i teraz ostrożnie. No i super. Coś jeszcze? No chyba tak, bo coś się tam rusza. A nie, to tutaj tak było cały czas.
Spoko. Zety, co dalej? Co to miało na celu? Wejście tam i w ogóle. Ale hej, tylko jeszcze 16 przeciwników. Piętnastu. No, akurat, no fajnie, fajnie, ale nie tego mi trzeba, gro. O, tego mi trzeba. Czy ominęło ci coś? No nie wiem, czy ważnego, no ale widziałeś, że właśnie podniosłem kartę, której szukałem, więc to chyba było coś ważnego. YOLO. Ej, tu się nic nie zmieniło. Czerwona. Tu też czerwona. Aha, a ja mam żółtą. No i czemu mnie tutaj wróciło? Zeti, możesz mi na przykład powiedzieć, co powinienem teraz zrobić? No bo tutaj się otworzyło przejście. Tutaj wcisnąłem. I się otworzyło tutaj przejście. No i tutaj jest teleport, który mnie wraca. No i czemu się tak dzieje? Gdzie jest czerwona karta? O, fuck. Znowu jakieś straszne miejsce. No po co to jest? Czemu to mnie po prostu cofa? No, nie powinno tak chyba być. O, mam pomysł. Możliwe, że tam będzie teraz otwarte. O, fuck! Tak, będzie otwarte, ale się rozpędziłem.
Ojej, Zet, ja pytam, a potem sam znajduję. Jeszcze 11 przeciwników. 10. No, co tu wyjdzie? Ej, nic takiego, ale... Dobra, boję się, kurde. No, wejdę i... I to. Tak za każdym razem. No dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Nie wiem, nie ma płytek, które się różnią od siebie. No tutaj jest przycisk. Który to jest mój ostatni zapis? To jest mój ostatni zapis. Aj, ale ja chcę wczytać. No i tutaj jest... To nie wiem, mogę tu... No trzeba to jakoś wcisnąć. Okej. I co dalej? Nie, dalej już nie, czyli dobrze kombinuję. Że muszę po kolei, w odpowiedniej kolejności. Tu. Tu. Dobra. Teraz. Źle, no przecież to głupie. Jest tyle zapisów o tej samej nazwie. Ja nie wiedziałem, że mogę je tak samo nazywać. Teraz tu. Tu, tu. O, zapisz, po prostu zapisz w tym miejscu, no. Już prawie. No to tutaj, hop, hop, hop. Jest. Dobra. No to lecimy. Lecimy do ostatniego przejścia. Co się stało? Przepraszam, ale skąd? Dobra, niech mnie to nie obchodzi, co? Może niech po prostu lecę dalej. Zeti, jesteś! O! No dobra, coś się stało. A, domyślam się. Stało się pewnie to, że z tamtej strony dokładnie zniknęły te barierki. No dobra, lecimy. Okej, trochę się boję. Gra mnie do czegoś tutaj przygotowuje. Wyjście. Tutaj nie ma w sumie... Nic takiego. No
Dobra, wyjście. Okej, udało się. Udało się, no i zostało, skoro 5 planszy ukończonych, to zostały 4 poziomy. Ale nimi to zajmiemy się już innym razem, bo naprawdę mam dość na dzisiaj Duma. To jest jednak bardzo męcząca gra, bo jest bardzo archaiczna. Jutro przejdziemy to sobie do końca, a w piątek mam nadzieję premierowy live z remastera Crasha. Fajnie, Zety, że zostałeś do końca. To tyle. Na razie. Cześć. Pa, pa.